W minioną sobotę mieliśmy okazję odwiedzać muzea w całej Polsce w ramach wydarzenia zatytułowanego Noc Muzeów. Sieradz i Łask również włączyli się do tej akcji, podczas której zainteresowani mieli okazję za darmo zwiedzać ekspozycję. Muzeum Okręgowe w Sieradzu przygotowało wiele atrakcji dla zwiedzających. Taką główną atrakcją będzie otwarcie nowej wystawy stałej, która jest wystawą archeologiczną i oczywiście opowiada o życiu człowieka w pradziejach. Jest to wystawa, która w zasadzie była już prezentowana w Sieradzu ponad 20 lat temu, ale teraz mamy ją w nowym wydaniu, w nowej aranżacji i oczywiście w zupełnie innych pomieszczeniach. W zeszłym roku, gdy skrupulatnie żeśmy podliczyli, mieliśmy ponad 1200 osób. No liczymy, że w tym roku może powtórzyć się ta liczba, ale oczywiście chcemy więcej i czekamy i liczymy na to. Odwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach i zabawach. Czas umilił koncert i występ kapeli podwórkowej. Nie zabrakło spotkania z Bractwem Rycerskim Ziemi Sieradzkiej i degustacji tradycyjnych potraw. O wrażenia zapytaliśmy się uczestniczek tego wydarzenia. Bardzo nam się podoba. Widzimy tutaj dużo takich reliktów, które się w sumie zachowały i to jest tak jakby ciekawe, bo nie ma wiele takich obiektów w sumie związanych z tym u nas w Sieradzu. A na co dzień też przychodzicie? Ja byłam tak raz z rodziną i tutaj wiem, co się mniej więcej znajduje, ale chciałam sobie tą pamięć odnowić po prostu. A co myślisz w ogóle o tym wydarzeniu, o takiej Nocy Muzeów? Byłaś może kiedyś w innym mieście na Nocy Muzeów? Nie, z koleżanką właśnie tutaj już taka tradycja, bo już od 3 lat chodzimy, też na tą noc akurat w Sieradzu. No i bardzo nam się spodobało, więc dlatego powtarzamy tą tradycję. Do akcji przyłączyło się także Muzeum Historii Łasku. Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły poprowadziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mogilna Małego. Muzeum udostępniło wystawę Właściciele Dóbr Łaskich. W związku z wystawą o godzinie 18 odbędzie się wykład pana Artura Marcina Nadolskiego, potomka Samuela Nadolskiego, który w XVII wieku przez 20 lat nadzorował dobra łaski w imieniu swojej żony Anny. Pan Tomasz Spólnicki ze Stowarzyszenia Modelarze Redukcyjni z Łasku wygłosi prelekcję na temat symboli wojskowych w lotnictwie polskim. Wykład będzie dotyczył jednego z właścicieli, z byłych właścicieli dóbr łaskich, klucza łaskiego. Konkretnie chodzi o Samuela Stanisława Nadolskiego. Z dokumentów, które wyszperałem w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w Bibliotece Narodowej, z Archiwum Państwowego w Gdańsku, są masę tych dokumentów, sprawiło, że bliżej poznałem tę postać ród Nadolskich, z którego on się wywodził, i dzisiejsi Nadolscy, a w Polsce jest ich około 5 tysięcy osób, z czego część rzeczywiście ma korzenie w tej ziemi rawskiej, no i również i ja. A zatem ta ciągłość, że tak powiem, nazwiska sprawiła, że zainteresowałem się tą postacią, bo jest to nietuzinkowa postać. Z drobnego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gospodarza, rolnika, doszedł do stanowiska, do godności senatora Rzeczypospolitej. Zainteresowaniem cieszyło się spotkanie Gruzińskie Klimaty. Ponadto atrakcją było zwiedzanie skarbca w łaskiej kolegiacie. Pierwsza Noc Muzeów na świecie odbyła się w 1997 roku w Berlinie. Od 2003 roku wydarzenie jest organizowane także w Polsce. Jest to okazja do zapoznania się z przeszłością oraz czas wspólnej zabawy.